Siemano, witam Was serdecznie. Dzisiaj Wam pokażę moje przynęty, które sobie przygotowałem na okonia na majówkę yy, i dlaczego tak, a nie inaczej. No na pewno, nie wiem czy Wy tak robicie, ale ja zawsze lubię przed sezonem, z 2-3 dni wcześniej, robimy tak wszyscy na trociach, ale też na inne ryby. Robimy zwiad. I byłem na, na zwiady na swoim łowisku, na którym chcę zacząć łowić okonie na majówkę. I co ciekawe, zawsze było w maju pełno na rybku. Już w kwietniu był, wiadomo, zawsze to zależy od pogody, od temperatury wody zawsze było pełno na, na rybku. Teraz tego na rybku prawie w ogóle nie było i byłem kilka razy. Były tam trochę drobnicy między trzcinami, ale tak to zawsze był wylęk. I jestem ciekawy, Czym jest to spowodowane? Ale za to zauważyłem, że we wodzie jest mnóstwo przeróżnych żyjątek wszelkiego rodzaju robaczków no, słońce odpaliło niesamowicie te żyjątka, i postanowiłem, że zmienię strategię. Oczywiście mam wszelkiego rodzaju małe gumki imitujące małe rybki. Na rybek jest to y, oczywiście standard, standardowe kolory biały, fioletowy, na okonia y, są też inne. Zielone i tak dalej, ale postanowiłem, że uderzę właśnie w te robaczki, i to jest bardzo fajne, żeby zrobić taki zwiat. Na pewno zwróciliście uwagę, że spławikowcy na początku sezonu dużo, oko dużo okoni łowią na właśnie na ochotki i tak dalej. Dlatego będę miał wszelkiego rodzaju ochotki i pijawki. Zwróćcie uwagę na coś takiego: wystarczy sobie pomalować główkę, to daje fajny efekt, i taki pęczek z ochotek, sztucznej ochotki. Bardzo fajnie się to prezentuje. No i po prostu to robi niesamowitą ośmiorniczkę w wodzie. Stukając we wodzie robi to niesamowitą robotę taka ośmiorniczka, ale także pojedyncza ochotka zwróćcie uwagę, jak to się fajnie prezentuje. No to jest po prostu killer na okonie. Super sprawa. I to yy, kupując taką ochotkę, to po prostu można narobić tych przynęt bardzo, bardzo dużo. Tutaj standardowa czarna główka i, ochotka, i sztuczna ochotka, bardzo fajnie się to prezentuje, ponieważ ochotka naturalnie też ma takie ściemnienie na, na głowie i to bardzo fajnie imituje. I jestem ciekaw, czy dobrze nie trafię właśnie w te, w te takie robaczki, typ, typu ochotki, pijawki, bo wylęk jest niesamowity i na pewno okonie żerują właśnie na tym. Oczywiście na narybku też będą żerowały, może ten narybek gdzieś jest przemieszczony w innych partiach wody, ale na pewno jak jest tyle żyjątek, okonie ruszą właśnie w takie e, robactwo. E, do tego nie wiem co tam dokładnie się dzieje we wodzie, nigdy tego nie wiemy, ale dodatkowo mam tutaj wszelkiego rodzaju żabki w różnych kolorach oraz raczki. E, długo właśnie zapomniałem o tych przynętach i postanowiłem wrócić właśnie do takich nietypowych przynęt, i pojechałem kiedyś, pamiętam, z raczkami na jedno łowisko. Oczywiście zacząłem od standardu. Pojechałem z raczkami i te raczki otworzyły wodę. No po prostu okonie szalały. Nie były to duże okonie, ale zabawa była przednia i tylko na to. Na jakieś tam rybki były pojedyncze brania, a raczki robiły robotę. One są bardzo fajne, bo mają trzy różne kolory i dodatkowo one zmieniają te kolory w, pod światłem. W trakcie po prostu oświetlenia one fajnie. Zmieniają kolory, te różowe potrafią być niebieskie pod różnym kątem. No, wszelkiego rodzaju, wszystko, co imituje robactwo wodne, jakieś pijawki, ochotki i tak dalej. Przeróżne kształty, przeróżne kolory i wydaje mi się, że to odpali wodę. Warto właśnie sobie taki zwiad wykonać, bo nigdy nie wiadomo, co tam w wodzie się zadzieje. Oczywiście te standardowe pijawki w różnych kolorach. Zobaczymy o co chodzi. A tutaj mam tą ochotkę, właśnie kupowaną w pudełku, i można z nią zrobić cuda. Zwróćcie uwagę, ile tutaj tego jest. Gdy to podniemy na takie kawałki 2-3 centymetry, to jest niesamowita sprawa. Dodatkowo taka ochotka sztuczna, ona jest zrobiona z atraktorem i ma przepiękny zapach. Dodatkowo ma takie fajne og ogonki z taką kropką, która no niesamowicie zamiata we wodzie i robi naprawdę taką fajną ośmiorniczkę no okonie nie potrafią się oprzeć, Gdzie, gdzieś będą w pobliżu okonie na pewno sprowokujemy taką przynętą do brania, no jest to niesamowita sprawa zapach jest okrutny, dodatkowo też mam jakiś atraktor typu krewetka te prążkowane wszystkie przynęty bardzo fajnie przyjmują ten atraktor, bo w tych rowkach się zapach fajnie osadza na pewno trzeba tego spróbować i użyć. No i ja na okonie bardzo lubię kolorowane główki, bo kolorowałem sobie różne kolory. Lubię też bardzo czarne, pomarańczowe. Wiadomo, seledyn bardzo się to fajnie sprawdza. No i oczywiście standardowo też będę miał wszelkiego rodzaju rybki, bo to tego nie może na majówkę zabraknąć. Ale warto właśnie na swoje łowisko przejść na zwiat, nawet samo to zobaczyć, czy już się dzieje coś na wodzie. Czy okonie sobie wybrały jakiś, na przykład jakąś oświetloną część zbiornika, gdzie jest na rybek, gdzie będą żerowały. Warto sobie przeprowadzić taki zwiad w miarę możliwości, żeby zobaczyć, czy, gdzie te okonie nasze. Sobie wybrał miejsce, albo może nam się uda nawet zauważyć, na czym żerują. To by było niesamowite i warto sobie taki zwiad wykonać, bo to może być decydujące i możemy nie szukać sprzętem, a od razu trafić i odpalimy wodę na sezon. Ruszajcie nad wodę, pochwalcie się w komentarzu, z czym wy zaczynacie majówkę. Siemanko, cześć.